Piąty wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 16. Oblicz sumę 9 początkowych wyrazów tego ciągu. W zadaniu mamy policzyć sumę 9 początkowych wyrazów ciągu, czyli S9. Możemy ją rozpisać następująco. To jest pierwszy wyraz plus drugi plus trzeci plus czwarty plus piąty plus szósty wyraz plus siódmy plus ósmy i plus dziewiąty. Z treści zadania wiemy, że wyraz piąty wynosi 16. Ponieważ jest to suma ciągu arytmetycznego, to wyraz szósty będzie od wyrazu piątego większy o stałą różnicę, nazwijmy ją R. Natomiast wyraz czwarty będzie o tą różnicę mniejszy, czyli będzie wynosił 16 minus R. Wyraz siódmy będzie większy od wyrazu szóstego o kolejny r, czyli możemy zapisać go jako 16 plus 2r. Wyraz ósmy możemy zapisać jako 16 plus 3r, a wyraz dziewiąty jako 16 plus 4r. Analogicznie możemy pójść w lewą stronę, czyli wyraz trzeci będzie o kolejny r mniejszy od wyrazu czwartego, czyli możemy go zapisać jako 16 minus 2r. Wyraz drugi zapiszemy jako 16 minus 3r, a wyraz pierwszy to będzie 16 minus 4r. Teraz wystarczy już tylko te wyrazy do siebie dodać. I widzimy, że w naszej sumie liczba 16 pojawiła się 9-krotnie, czyli mamy 16 razy 9. Następnie minus 4r skrócą się 4r, minus 3r skróci się z 3r, minus 2r z 2r i minus r z r. Stąd dostaniemy, że suma 9 początkowych wyrazów tego ciągu wynosi 144.